Teraz tak, kolejnym elementem będzie dołożenie ruchu dla robocika. Robociki takie, które stoją w miejscu, nic nie robią, są takie troszeczkę nienaturalne. Chciałbym, żeby one się poruszały. Na początek zrobię, żeby poruszały się losowo w małym zakresie. Teraz tak, za chwilę dołożę kolejne obiekty poza robocikami, które będą miały ten sam styl poruszania się. W związku z tym poruszanie się robocików zaprogramuję nie w klasie robocik, tylko w klasie kosmita, z której ten robocik się wywodzi. Dzięki temu poznamy, jak programować w nadrzędnej klasie zachowanie dla wszystkich obiektów, które są co prawda innych klas, ale klas wywodzących się z tej klasy nadrzędnej. Czyli w tej chwili w sekcji kosmita właśnie, a nie robocik, w klasie kosmita dopiszę jego zachowanie. Czyli w metodzie act, na razie nie będę tego porządkował, bo jeszcze koncepcja może mi się zmieni, to wszystko powstaje w miarę na żywo. Mam tylko ogólny zarys tego, co chcę osiągnąć. W związku z tym tutaj zrobię move i na przykład jeden, niech ten kosmita sobie robocik o jeden się przesuwa. No i właśnie nie przesuwa się, tak? Po uruchomieniu nie przesuwa się, dlatego że nie kazałem mu, żeby w tej funkcji act wywołał to, co wywołuje klasa nadrzędna. A to wywołujemy poleceniem super. I takie wywołanie spowoduje, że wywołam metodę act nie z robocika, a z kosmity, po którym on dziedziczy pewne rzeczy. Tym dziedziczy właśnie metodę przesuwania się. No więc proszę bardzo, run i robociki się przesuwają. Co prawda kazałem im się przesuwać o jeden, no to się przesuwają. Czemu nie w prawo, a w dół? Dlatego, że obróciliśmy je o 90 stopni, żeby wyglądały na stojące. No i efekt jest taki, że teraz ich ruch po obróceniu o 90 stopni przebiega góra-dół. No, mi to nie przeszkadza, może tak być. Natomiast chciałbym, żeby te robociki przesuwały się no, troszeczkę bardziej ambitnie. Żeby nie było to po prostu spadanie, no, doszły do spodu i troszeczkę inaczej. Czyli teraz tak, w moim kosmicie zamiast metody move będę chciał zastosować metodę set location, która przesunie robocika w nowe miejsce w jakichś współrzędnych XY. Czyli powiedzmy, gdybym chciał, żeby one się przesuwały po skosie, no to muszę pobrać X, pobrać Y i dodać jeden do każdej współrzędnej. No i w tym momencie jeszcze średniczek. Moje robociki po resecie run przesuwają się po skosie. No, opracowałem w tym momencie metodę już przesuwania bez korzystania z move, który jest taki dosyć prymitywny i ustalam po prostu ich współrzędne na osi X i Y, która przypominam w GreenFoocie zaczyna się 0,0 w lewym górnym rogu. No to teraz chciałbym ustalić, w jaką stronę ma się poruszać robocik. Czyli muszę w jego mózgu utworzyć sobie jakąś tam zmienną, na przykład ile w prawo, no i równa się 1, int ile w dół, równa się 1, no i zamiast tego plus 1 zastosuję ile w prawo oraz ile w dół. To spowoduje, że nic się nie będzie działo. Dalej jest dokładnie to samo, ale już wyprowadziłem te parametry do zmiennej. I dzięki temu będę teraz mógł losować i zmieniać te parametry. Ja tutaj dołożę teraz losowanie, że następuje zmiana. No i właśnie teraz, kiedy ta zmiana ma nastąpić? Powiedzmy, że zmiana będzie następowała z prawdopodobieństwem powiedzmy 3 na 100. Jak osiągnąć takie prawdopodobieństwo? No,
zrobię sobie coś takiego. Jeżeli w Greenfoocie wylosuj mi liczbę z zakresu od 0 do 100, no czy w zasadzie od 99, więc jeżeli ta wylosowana przez Ciebie liczba będzie mniejsza od 3, czyli będzie 0, 1, 2, no to będę w tym momencie miał prawdopodobieństwo 3 do 100, że coś się stanie. No co się stanie? Otwieram nawiasy klamrowe i teraz będę losował zmianę. Jaką zmianę? No powiedzmy, że mamy ile w prawo? Mamy tu dwie możliwości. Albo 0, albo 1. No czyli zrobię sobie ile w prawo, to się równa. No i znowu poproszę Greenfoota o wylosowanie mi tej liczby. Tylko, że będę chciał mieć tutaj jedyneczkę 0 i 1. I teraz ile w dół, to się równa. I znowu jedyneczka. Czyli albo 0, albo 1. No i spróbuję, jak to działa. No, jakiś błąd popełniłem. Coś jest na czerwono. Tak, oczywiście średnik tutaj na końcu tej linii, prawda? No nie działa to tak, jak chciałem. Kosmici mi się zatrzymali. Muszę się zastanowić, jaki błąd popełniłem. Być może, że losowanie od 0 do 1 nigdy nie dochodzi do jedynki, tak? No tak, no właśnie, przecież jeżeli tu daję zakres 100, to losuję od 0 do 99. Więc jak tu dałem 1, to losuję od 0 do 1 mniej niż 1, czyli do 0, czyli zawsze losuje mi 0. Także tu muszę dać 2, to był błąd. I tu oczywiście też 2, żeby mi losował 0 i 1, czyli dwie liczby w zakresie. No i teraz spróbujemy, już powinno być dobrze z kosmitami. OK, już zaczęli się poruszać bardziej losowo. Oczywiście nadal pozostaje problem taki, że one się poruszają tak naprawdę w dół, dochodzą do krawędzi i ich losowanie jest 0 i 1, czyli w prawo i w dół. No a teraz tak samo muszę uczynić, żeby było w lewo, żeby szły też czasami w lewo i szły też czasami w górę. No to co to są? To znaczy, że to są liczby ujemne tak naprawdę. Więc teraz, jeżeli ja sobie wylosuję z zakresu nie do 2, a do 4, tak, co znaczy, że tutaj będę miał 0, 1, 2, 3. To teraz, jeżeli od całości odejmę 2, to z 0 zrobi się minus 2, z jedynki zrobi się minus 1, z dwójki zrobi się 0, a z trójki zrobi się 1. I w tym momencie no, będę miał troszkę niesprawiedliwie, bo będzie większy zakres na wartości ujemne. Czyli będzie mógł jechać albo stać w miejscu, albo jechać 1 w prawo, no, albo jechać 1 w lewo, albo jechać 2 w lewo. Czyli może, żeby było sprawiedliwie, to tu damy 3 i odejmiemy od tego 1. Tak, w tym momencie z początkowych 3, czyli byłoby 0, 1, 2, po odjęciu 1 zrobi się minus 1, 0 i 1. O, i w ten sposób będzie sprawiedliwie i równo. Albo w jedną stronę, albo w drugą stronę, albo wcale w tą stronę. No, już teraz nasi kosmici przemieszczają się raz w górę, raz w dół, raz w lewo, raz w prawo, gdzieś tam sobie krążą po ekranie. No, mi taki sposób poruszania się odpowiada, tylko jeszcze będę musiał dorobić przenoszenie naszych kosmitów przez krawędź, no bo w tym momencie, jeżeli one utkną przy krawędzi, no to nie przenoszą się na drugą stronę ekranu. Rakieta się przenosi, kosmici się nie przenoszą. Czyli z kosmitami będę musiał zrobić to samo, co z rakietą.
Nie mam tutaj wspólnej klasy nadrzędnej, dlatego no, nie mogę tu skorzystać z tego, że przeniosę te klawisze do klasy nadrzędnej, no, ale, znaczy nie klawisze, tylko, przepraszam, tylko te badanie brzegów do klasy nadrzędnej, ale gdybym właśnie wcześniej o tym pomyślał, no, lub teraz mógłbym przeorganizować ten kod, ale nie będę tego robił w ten sposób, że byłaby klasa nadrzędna i nad rakietą, i nad kosmitami, wtedy tą część mógłbym przerzucić do klasy nadrzędnej, no bo ona by w tym momencie, co prawda nie Y rakiety, ale Y jakiegoś obiektu, by obsługiwała. No ale powiedzmy, że na razie nie będę za dużo kombinował, czyli Ctrl-C i do kosmity przenosimy funkcję zbadaj brzegi. No tu zamiast X rakiety, oczywiście może zostać X rakiety, bo Greenfoot nie sprawdza nazwy, ale ja to zmienię na X robocika, Y robocika, Y robocika, Y robocika, X robocika, X robocika, Y robocika, Y robocika, X robocika, X robocika. No i wywołuję metodę zbadaj brzegi po przesunięciu zbadaj brzegi, ciach. No i teraz moje robociki przemieszczają się również przez krawędzie. Jeżeli się uważnie przypatrzymy, to one sobie chodzą prawo, lewo, góra, dół i jednocześnie przechodzą przez krawędzie, co było moim celem.